Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej po meczu Świtu Szczecin z Polonią Środa Wielkopolska, meczu trzeciej ligi. Mamy dwóch trenerów, pana Marcina Pałę oraz Andrzeja Tychowskiego. Poprosimy tutaj pierwszego o głos, o ocenę dzisiejszego spotkania pana trenera drużyny gości. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię. Na początku chciałbym tutaj pogratulować zwycięstwa gospodarzom. Jak dla nas ten mecz praktycznie rozwiązał się gdzieś na pierwszej połowie. Wiedzieliśmy, że to jest trudny teren. Wiedzieliśmy o tym, że ciężko będzie zdobyć tutaj nawet chociaż jeden punkt. Ale przed meczem chłopacy byli pozytywnie nakręceni na ten mecz. Chcieliśmy zrobić tutaj niespodziankę. Chcieliśmy wygrać. Wiadomo, gramy gdzieś tam na dwóch frontach. Mamy też Puchar Polski, w którym walczymy. W dzisiejszym meczu wygrali chłopacy, którzy troszkę mniej dostawali minut w ostatnich meczach. No ale patrząc z perspektywy meczu, z perspektywy tego, jak, z jaką drużyną przymierzyliśmy, ocenię występ tych chłopaków i całej drużyny na duży plus. Tak? Pamiętamy mecze, które przegrywaliśmy po 5-0, po 6-0. Tutaj przegraliśmy tylko 2-0. Po jakimś ewidentnym, indywidualnym błędzie w pierwszej połowie. Nie powinno to się zdarzyć, że gdzieś tam przy linii końcowej nas zawodnik fauluje w polu karnym. Taktykę, którą sobie tam obraliśmy na ten mecz, chłopacy realizowali. No szkoda tego błędu indywidualnego. Wierzę w to, że jeżeli tego karnego by nie było tej sytuacji w pierwszej połowie i troszkę szczęścia zabrakło, mieliśmy swoje sytuacje też w tej pierwszej połowie. I szkoda, bo mogliśmy, chociaż to jest tego naprawdę ciężkiego terenu, gdzie tutaj dużo drużyn traci punkty, wywieźć chociaż jeden punkt. Nie udało się, mamy następny mecz w środę i musimy zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Panie trenerze, ja pozwolę sobie dopytać, bo dzisiaj widzieliśmy 6 młodzieżowców bodajże w pierwszym składzie, to potwierdza też to, co pan mówił. Natomiast chciałem zapytać, bo Polonia na wiosnę jest jakby drużyną odmienioną. Do tej pory w 6 meczach 4 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka. Myślę, że trochę też pechowa z tym Stolemem u siebie. Jak to się robi? Jak pan odmienił tą drużynę? Bo to stało się de facto tutaj, kiedy pan przejął stery. No, czy odmienimy drużynę? Mamy naprawdę wartościowych zawodników. Czy to są doświadczeni zawodnicy, czy zawodnicy, którzy tutaj są jeszcze młodzieżowcami. Naprawdę, każdy z nich jest bardzo wartościowym zawodnikiem. Każdy z nich ma potencjał. Tylko ciężkie treningi. Tylko dlatego, że przykładają się do tego treningu. Że są sumienni, pracowici. Przynosi owoce, tak? I co więcej, no, mieliśmy fajny okres przygotowawczy, zimowy. Praktycznie wszystkie treningi na sztucznych boiskach. Chłopacy, czy to starsi, doświadczeni, czy też młodzi chłopacy grali po 45 minut praktycznie w każdym meczu z dobrymi drużynami, mogli się ogrywać i to przynosi efekty. Ja jestem z tej pracy zadowolony, jestem zadowolony z tych młodych chłopaków, a także z tych doświadczonych chłopaków, którzy też ciągną ten zespół, którzy gdzieś tam kierują tymi młodymi chłopakami i oby tak dalej. Jeszcze jedno pytanie, trochę niezwiązane z meczem, ale chciałem zapytać, czy czekacie na stadion Średzki, na nowe oddanie nowych szatni, nowego budynku, czy drużyna jakoś tutaj liczy, że ta inwestycja wkrótce się zakończy? Pytam o to, bo my trochę tutaj jako klub w Skolwinie, w północnym Szczecinie bierzemy z was przykład. My chcieliśmy po prostu rozeznać się w tej sytuacji. No tak, no każdy w środzie czeka. No, ta budowa naprawdę już się ciągnie bardzo długo. Czekamy. No, wiadomo, ten obiekt, który mamy, te szatnie, które mamy, to są, nie wiem, 30-40 lat one mają. No, one pamiętają, kurczę, jeszcze czasy, lata 80. czy nawet 70. No, takie obiekty widzimy gdzieś za granicą. No, to są też trzecia liga czy czwarta liga za granicą i takie obiekty to jest normalność. U nas, wiadomo, buduje się taki obiekt na trzeciej lidze i każdy sobie mówi, no, że ktoś zaświrował, że taki obiekt buduje. No, ale to jest normalna rzecz, żeby takie obiekty powstawały, czy to na trzeciej lidze, czy nawet na czwartej lidze. Służy to kibicom przede wszystkim, a także młodzieży, która widzi, że miasto czy klub się rozwija,
stawia fajne warunki, przez to młodzież może sobie spokojnie trenować, żeby później zagrać na takim fajnym obiekcie. Bo to naprawdę zagrać na takim obiekcie przy światłach, to chyba dla każdego jest coś fajnego. Bardzo dziękuję za pańską wypowiedź. Poproszę teraz o głos trenera gospodarzy. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię i podsumowanie dzisiejszego spotkania. To jest zacząć od podsumowania. Gdybym to ja dzisiaj wystawił 6 młodzieżowców w składzie, to byśmy tam już przegrali 5-0. Także zazdroszę trochę trenerowi, że ma aż tak zdolną młodzież. To po pierwsze, po drugie dziękuję za gratulacje. Myślę, że tak trochę skromnie ten trener podchodzi do tego spotkania, bo początek był z przewagą gości. Gdzieś to nie mogliśmy złapać rytmu i pewnie gdyby wykorzystali jedną czy drugą sytuację, to trochę inaczej by to wyglądało. Myślę, że też trochę planem trenera było to, żeby w drugiej połowie wykorzystać to, że my te drugie połowy gramy ostatnio bardzo słabo. Na szczęście dzisiaj mieliśmy drugą połowę pod kontrolą. Wyglądaliśmy zarówno taktycznie, jak i fizycznie dobrze. Co gratuluję chłopakom, bo zagrali naprawdę mądry mecz. Trochę szkoda kolejnej poważnej kontuzji, bo myślę, że Kondratiuk już w tym sezonie nie zagra. Ale musimy sobie radzić dalej. Czeka nas teraz angielski tydzień, gramy w środę, zaraz za chwilę w sobotę. Także dużo grania, dużo punktów do zdobycia. Obyśmy mogli te punkty sobie dopisywać. Dziękuję. Czy z Konradem Żul, po ta jego kontuzja ręki, czy może coś trener powiedzieć więcej? Nie znam jeszcze diagnozy, tylko tyle co z boiska. Gdzieś tam osoby, które były przy tym, mówiły, że wygląda to poważnie, więc myślę, że 2 miesiące na pewno tak nie ma, ale dopiero podejmę, że do końca będziemy mogli coś więcej stwierdzić. Ostatnia środa w Pucharze Polski to mecz w Ustroniu Morskim, teraz sobota z Polonią, kolejna środa, kolejna już seria gier ligowych i Starogard Gdański, następny weekend też gramy. Czy cieszy się trener jakby z takiego rozwiązania tych częstych meczów tu w okolicach tego początku maja, końca kwietnia, czy raczej wolałby trener w tej chwili, żeby było to rozłożone bardziej w czasie i grać od weekendu do weekendu? No, ja się cieszę, tylko w domu się nie cieszę, że mnie nie ma w domu cały czas. Ja lubię grać mecze i takie tygodnie mi pasują. No, wiadomo, że mocno kładziemy nacisk na puchar i gdzieś tam były plany na to, żeby powalczyć o awans w tym sezonie. Nie udało się i oczywiście jest to moja odpowiedzialność za to, ale mamy szansę zrobić coś niesamowitego, czyli wygrać 3. raz z rzędu Puchar Polski naszego wojewódzkim. Skoro taka sytuacja jest, no to przejdźmy do historii, zapiszmy tę historię właśnie tym 3. triumfem z rzędu. Zrobimy wszystko, żeby tak było. I tego trenerowi tutaj życzymy w imieniu całego klubu i wszystkich kibiców. Dziękuję bardzo obu panom za dzisiejszą konferencję i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dzięki. Dzięki państwu.